Dzisiaj spotykamy się w sprawie wdrożenia i potrzeb informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Minął ponad rok od wdrożenia ustawy i fundusz, który wcześniej wspierał takie kampanie informacyjne adresowane do mieszkańców, czy to ogółu województwa, wtedy kiedy ustawa się rodziła, czy to via gminy już do poszczególnych mieszkańców, przeprowadził takie badania i diagnozę potrzeb informacyjnych dla tych społeczności lokalnych. Bo z jednej strony wydaje się, że systemowo to działa lub prawie działa, tak jak każde nowe wymaga pewnego dojrzewania, to widzimy, że są jakieś luki informacyjne, że mieszkańcom jednak brakuje informacji, brakuje takiej edukacji w tym zakresie, ale żeby tę edukację czy informacje kierować już skutecznie i konkretnie, my musimy wiedzieć, jakie są te potrzeby. Te potrzeby z naszej orientacji wynikają przede wszystkim z potrzeby przełamywania pewnych stereotypów i przyzwyczajeń. Nie dalej jak 2 dni temu rozmawiałam z burmistrzem miejscowości, w której mieszkam, i właśnie o tym, jak działa ustawa, jak reagują mieszkańcy i skąd się biorą jeszcze porzucone śmieci w rowach i w takich dziwnych jakichś miejscach, skoro można te śmieci, każdą ilość za tę samą cenę oddać. No i również mimo, że jest w tej chwili, rodzi się taka postawa obywatelska, ludzie zgłaszają, nawet fotografują tych, którzy zaśmiecają ich najbliższe otoczenie. No i jeden z właśnie takich niedalekich sąsiadów przyłapany, na pytanie dlaczego, to odpowiedział, a bo się już tak przyzwyczaił. Myślę, że to w gruncie rzeczy jest brutalne, ale bardzo trafny problem, który musimy rozwiązać. Czyli jak odkręcić te przyzwyczajenia, czy jak wzmocnić nowe przyzwyczajenie, żeby one się stały. Bo jak się okazuje, że właśnie przyzwyczajenie, pewne nawyki są silniejsze niż normy prawne. I naszą rolą jest też wesprzeć gminy, bo to one się komunikują najlepiej z mieszkańcami, żebyśmy wsparli także finansowo kampanii właśnie, które mają za zadanie odkręcanie tych nawyków bądź tworzenie nowych nawyków. Temu poświęcona jest ta konferencja. Liczymy na, nie tylko na uczestników konferencji bezpośredniej, czyli przedstawicieli gmin, które zaprosiliśmy, które odpowiedziały także na nasze ankiety i z którymi chcemy rozmawiać, w jaki sposób możemy im pomóc sfinansować te nowe kampanie informacyjne, ale także media jako tego najlepszego pośrednika do opinii publicznej, ale z drugiej strony z naszych doświadczeń to wynika ogromnego sojusznika naszych działań. Liczymy na to, że tym sojusznikiem będzie dalej, bo od początku media wspierały nas właśnie w wprowadzeniu zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi i w dużym stopniu dzięki mediom ta świadomość się zmieniła, z jednej strony dotycząca właśnie świadomości mieszkańców, a z drugiej strony uświadomienie nam wszystkim, jakim rzeczywiście problemem są porzucone odpady dla środowiska, dla naszego zdrowia i komfortu, w tym estetycznego. To znaczy, to nie jest mierzalne w taki prosty sposób. Przecież nie chodzi o ten ranking. Chodzi o to, żeby w każdej gminie, każdy mieszkaniec wiedział, jak segregować odpady, co z nimi dalej się dzieje i w sposób komfortowy i świadomy mógł się ich pozbyć z takim poczuciem, że pozbycie się odpadów nie jest przerzuceniem problemu na kogoś innego, w tym gminę, ale w tym także współuczestniczy. Na początku gminy stawiały sobie stawki, te najwyższe, bo mieszkańcy oburzali się, że są stawką. Teraz te stawki są coraz mniejsze, bo okazuje się, że tak drogi nie wychodzi. To znaczy, to jest różnie. Gminy się asekulowały, po prostu ustawiały wysokość opłat, bo nie wiedziały, jakie będą naprawdę wyniki tych przetargów, bo pewne kwoty też rynek weryfikuje. Ale z drugiej strony te kwoty spadały, ale musimy się liczyć, że my jesteśmy w fazie tak naprawdę wdrożenia.
one spadły znacząco po przetargach, bo firmy, które odbierają odpady, też chcąc wygrać przetarg, no, zaniżają de facto te ceny. One potem realnie okazują się wyższe, jeśli trzymać te wysokie standardy, których oczekujemy. Także ja szacuję, że tak naprawdę ten system się ustabilizuje w ciągu najbliższych 2 lat. I nie jest to dziwne, nie wynika to z żadnych szczególnie błędów ustawodawcy, to wynika z tego, że jest to nowum i my musimy tak naprawdę jako społeczeństwo sprawdzić to na żywym organizmie, jak to będzie działało. Temat rzeka. Temat rzeka. Kiedyś nam się wydawało 20-30 lat temu, o czym to tam na zachodzie mówią, że śmieci to jest problem. Dla nas to było coś takiego brzydkiego, brzydki temat jak niezbyt pachnący toalet w naszym kraju. Dziś wiemy, że to jest poważny problem. Poważny problem w kategorii, na jakim poziomie żyjemy. Często właśnie ten poziom życia mierzymy właśnie czystymi publicznymi toaletami pachnącymi i tym, że śmieci nie leżą na poboczach dróg i w lasach. W 2010 roku Fundusz ogłosił konkurs na realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do mieszkańców województwa. Celem tej kampanii było rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska, jak również oczywiście podniesienie wiedzy na temat prawidłowego gospodarowania odpadami. Efektem kampanii była przeprowadzona przez cały rok 2011 kampania Życie po śmieciach przez Fundację Edukacja Bez Granic wspólnie z Dziennikiem Zachodnim i z telewizją Silesia. Wsparcie funduszu tej kampanii było około 1,5 miliona złotych. Życie po śmieciach przez rok szalenie dużo działo się w województwie. Były eventy, spotkania, były programy telewizyjne, których tematyka była poświęcona procesom przetwarzania odpadów, od minimalizowania poprzez procesy biologiczne, mechaniczne usuwania odpadów. Były debaty społeczne z udziałem prasy lokalnej i ogólnopolskiej. Twarzą kampanii była pani Joanna Bartel, znana śląska aktorka. Przeprowadzono badania ankietowe, konsultacje społeczne. Naprawdę rok czasu i wydaje się, że bardzo zakrojona na dużą skalę kampania wojewódzkie. Ze względu na potrzeby stałe informowania społeczeństwa o nowym systemie gospodarowania odpadami, w 2013 roku fundusz po raz pierwszy ogłosił kampanię informacyjno-edukacyjną w zakresie nowego systemu gospodarowania odpadami. Była ona skierowana do gmin. Do tej kampanii przystąpiło, do tego konkursu przystąpiło 28 gmin z terenu województwa śląskiego i Górnośląski Związek Metropolitalny. Fundusz wsparł kampanię kwotą prawie 350 tysięcy złotych. W ramach tej kampanii przeprowadzono oczywiście liczne konkursy, eventy, spotkania z mieszkańcami, wydano szereg publikacji, broszur, ulotek. Ja jeszcze raz podkreślić, że to gmina jest podmiotem odpowiedzialnym za zorganizowanie i funkcjonowanie całego nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, bo niestety czasem się zdarza, że gminy sobie pozwalają spychać te wszystkie swoje zadania na inne jednostki, które współuczestniczą w tym nowym systemie. Parę słów na temat zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, które wynikają z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości w porządku w gminach. Te zadania, dwa podstawowe, to zadania kontrolne inspekcji i zadania sankcyjne. Ja wiem, że to są takie trochę niepopularne, ta nasza rola, nie jesteśmy chyba lubiani zarówno w gminach, jak i przedsiębiorców, ale taka nasza rola, bo dzięki tej działalności kontrolnej myślę, że i ta edukacja trochę wzrasta. Inspekcja Ochrony Środowiska posiada uprawnienia kontrolne wobec gmin, wobec podmiotów, które odbierają odpady komunalne.